Dziś odcinek z cyklu już dawno powinnaś o tym powiedzieć, ale nie powiedziałaś, bo jesteś nieogarem. Co robić? Każdy z nas jest czasem nieogarem. I co nie jest tak? Ale najpierw, zanim przejdziemy do spraw stricte językowych, kilka tematów związanych z moim życiem. Życiem Pauliny, mówiąc inaczej. Otóż uprzejmie informuję, że reklamacja dotycząca moich butów, o których opowiadałam w poprzednim odcinku, została. Pozytywnie rozpatrzona, więc bardzo się cieszę, że mam to już za sobą. Nie wiem tylko, czy to efekt tej postawy Wonder Woman, czy może po prostu ta cała akcja na tyle mnie rozśmieszyła i rozbawiła, że o wiele przyjemniej i łatwiej było mi sobie z tą stresującą sytuacją poradzić. Dlatego postawy Wonder Woman będę testować dalej, a tak się składa, że okazji będzie sporo, bo na przykład nową rolę szykuje dla mnie Play. W skrócie chodzi o rejestrację numerów na kartę, bo na pewno wiecie, że trzeba to zrobić w najbliższej przyszłości, żeby wasz numer nie został wyłączony. Szczegóły znajdziecie na stronie Play. Link do niej też w opisie pod filmem, a szczegóły akcji ze mną już niedługo. A teraz przejdźmy już do subskrypcji. Bardzo, bardzo często pytacie mnie, dlaczego piszemy subskrybuj oraz subskrypcja. Odpowiedź jest bardzo, bardzo mało romantyczna, ponieważ oba te słowa pochodzą z języka łacińskiego, w którym występuje pewnego rodzaju oboczność. Mamy bowiem słowo subskrybere, czyli podpisywać, oraz subskrypcjo, czyli podpis. Mam nadzieję, że to dobrze wypowiedziałam, a jeśli nie, to możecie mnie w komentarzach biczować, trudno. W języku polskim mamy tę samą oboczność, bo mamy czasownik subskrybować, który pochodzi od subskrybere oraz subskrypcję. To słowo pochodzi od subskrypcjo. Identycznie sytuacja wygląda w języku angielskim. Mówimy subscribe to my channel, czyli subskrybuj mój kanał, oraz subscription, czyli subskrypcja. Bezpośrednio te słowa zapewne zapożyczyliśmy z języka angielskiego, ale kiedy pytacie mnie o oboczność, to nie sposób nie wspomnieć o języku łacińskim, bo właśnie w nim tkwi źródło tej oboczności. Dalej. Ostatnio byłam na takiej dużej konferencji dla blogerów i YouTuberów Blog Forum Gdańsk. Pewnie niektórzy z Was o tym wiedzą, ale na wszelki wypadek informuję. I słuchając prelegentów, zwróciłam uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, większość osób występujących na scenie akcentowała słowo nauka na pierwszą sylabę. Wychodziła im nauka, nauka. Musicie wiedzieć, że to słowo jest słowem typowo polskim, naszym, rodzimym, a takie słowa akcentujemy na przedostatnią sylabę. Dlatego poprawnie powinniśmy mówić nauka, nauka, na u ten akcent powinien padać. Wiem, że niektóre słowniki akceptują dwa rodzaje akcentowania, ale wiem też z drugiej strony, że niektórzy językoznawcy nie potrafią tego zrozumieć. Być może to jest tak, że kojarzymy słowo nauka z matematyką, fizyką, muzyką i przez to wchodzi nam to akcentowanie na pierwszą sylabę. Mm, no ale trzeba wiedzieć, jak to jest. Nauka to słowo typowo polskie. Więc, jeśli nie chcemy się narazić na jakieś uwagi albo pytania, po prostu mówimy nauka. Nauka. Nauka i już. Druga rzecz, na którą zwróciłam uwagę, to słowo przysłowiowy. Zapamiętałam przysłowiowa gadająca głowa. Przysłowiowa gadająca głowa. Wydaje mi się, że przysłowiowe jest to, co występuje w przysłowiu. I to jest taka ogólna zasada, którą powinien znać każdy z nas. Ale nie znam przysłowie o gadającej głowie, więc gadającej głowy nie można określić przysłowiową. Tendencja jest jednak silna. Mam wrażenie, że my przysłowiowymi nazywamy takie połączenia, które w pewnym momencie dość często pojawiają się w przestrzeni publicznej, w internecie, czy to w mediach tradycyjnych. I tutaj nie sposób nie wspomnieć o yy, Łysym, czyli Krzyśku, który prowadzi też kanał domowy Survival. W pewnym momencie swojej twórczości Krzysiek bardzo często mówił o przysłowiowej apokalipsie zombie. Ja nie znam przysłowia o apokalipsie zombie. Wydaje mi się, że takie przysłowie nie istnieje. Dlatego apokalipsa zombie nie może być przysłowiowa. Co więcej, musicie zapamiętać to do końca swojego życia, że przysłowie zawsze ma formę pełnego zdania. Nawet krótkiego, ale pełnego zdania. I to zdanie musi zawierać jakąś myśl, jakąś prawdę ogólną, jakąś wskazówkę albo przestrogę. Apokalipsa zombie ani zdaniem nie jest, ani niczego takiego nie zawiera. Dlatego pilnujcie się. Pilnujcie się, bo przysłowiowy łatwo wchodzi w głowę, a trudno wychodzi. Musicie myśleć, zastanawiać się, co mówicie. Inaczej bu, 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 bu. I już, po bólu, wytrzymaliście do końca. Dziękuję, gratuluję i podziwiam. No, robiłam wszystko, żeby było krótko, zwięźle i na temat. Jak zawsze zresztą, ale już nie przedłużam. Pa, 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 do następnego razu! Mua! Teraz suchar. Suchar bardzo pasuje do mojej obecnej sytuacji życiowej, ponieważ wybieram się do fryzjera i módlcie się, żeby mnie wróciła z niebieskimi włosami. Suchar właśnie jest o fryzjerze i leci tak. Jaką jajecznicę lubi każdy fryzjer? Dobrze ściętą.